Cześć, witam Cię na kanale InfoCube, pierwszym odcinku z serii Scratch. Tematem dzisiejszego odcinka będzie rysowanie rozetek w Scratchu. Ale zanim przejdziemy do sedna sprawy, polecam Wam sobie pobrać Scratcha 3.0, czyli tak zwanego Scratcha Desktop. Pobieramy go ze strony scratch.mit.edu, oficjalnej strony Scratcha. Wciskamy przycisk pobierz i uruchamiamy plik exe, a później wykonujemy polecenia programu. Gdy już mamy pobrany ten program, możemy przejść do rysowania rozetek. Zaznaczę też od razu, że linka do pobrania tego programu będziecie mieli w opisie. No i od czego zaczniemy? Tak jak w każdym programie Scratcha, zazwyczaj zaczynamy od tych bloków zdarzeń, a nawet zawsze. I weźmiemy sobie blok, kiedy kliknięto. I jeszcze jedna ważna sprawa. W Scratchu 3.0 nie ma, tak jak w Scratchu 2.0, osobnych bloków pisaka, tylko musimy je dodać jako rozszerzenie. Gdy już dodamy jako rozszerzenie, mamy te bloki widoczne i można ich używać. No więc, żeby narysować rozetkę, powiedzmy, że chcemy na razie narysować zwykły kwadrat. Zaczynamy od instrukcji, kiedy kliknięto. I ustawiamy kolor pisaka na przykład na niebieski. Ważne, żeby też nie zapomnieć o tym, żeby przyłożyć pisak, żeby ten kodek w ogóle pisał. No i teraz jak to zrobić? W teorii powinien on wykonać taką instrukcję. Idź do przodu, skręć w prawo, idź do przodu, skręć w prawo, idź do przodu, skręć w prawo i idź do przodu. Ale my zamkniemy to w bloku powtórz, bo będzie on powtarzał kilka razy tą samą instrukcję. Dla kwadratu, ponieważ ma cztery boki, będzie powtarzał ją cztery razy. I co będzie powtarzał? Tak jak mówiliśmy. Przesuń o 50 kroków. I teraz wiemy, że żeby narysować kwadrat, duszek powinien obracać się o 90 stopni. Ale na przykład gdybyśmy rysowali pięciokąt, to musielibyśmy podzielić 360 na 5. I zamiast wpisywać to ręcznie, możemy użyć bloku wyrażenia, podzielić przez i dzielimy 360 przez obecnie 4, bo rysujemy kwadrat, a kwadrat ma 4 boki. I tak to działanie daje nam 90. Tak więc sprawdźmy, co teraz się stanie. Duszek narysował nam taki mały kwadracik. Żeby narysować pięciokąt, wystarczy zmienić tylko tutaj dane na 5. Tu stopnie podzielić przez 5. No i jeszcze dodamy na końcu, żeby zawsze tablica nam się czyściła, czyli wyczyść wszystko. Ustawiamy duszka w miarę na środku i naciskamy znowu strzałkę. O tak. I widzimy teraz, mamy pięciokąt narysowany. Ale figury to nie są rozetki. Rozetka to jest taki zbiór figur. I żeby narysować taki zbiór figur, musimy jeszcze powtarzać rysowanie tych figur. Czyli oprócz tego, że to jest instrukcja na rysowanie tej na przykład figury, to jeszcze musimy tę instrukcję powtórzyć wiele razy, na przykład obracając się. Tak więc jeszcze raz bierzemy blok powtarzaj i na przykład chcemy narysować rozetkę złożoną z 30 figur i po każdej narysowanej figurze chcemy, aby duszek obracał się o 15 stopni albo 10 stopni na początek oraz żeby kolor pisaka zmieniał się o 5. I naciskając teraz strzałkę,
Widzimy, że duszek rysuje nam rozetkę. Widzimy, że zabrakło nam tu kilka, około dwóch figur albo trzech, więc dodamy je tak na oko. Powiedzmy, że powtarzaj 35 razy. Jeszcze raz spróbujemy. Napiszemy jeszcze, żeby kolor zmieniał się jednak o 7. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Rysuje nam powoli rozetkę. I dorysował. I po wykonaniu tej instrukcji otrzymujemy takie kolorowe kółko, które nazywane jest właśnie rozetką. Jest to jeden z typów rozetki. Chyba najbardziej popularny. I na tym polega ogólne rysowanie rozetek. Możemy też narysować kilka innych rozetek. Mogą to być na przykład rozetki, które tworzą figury obok siebie. Wtedy zamiast bloku obróć o ileś, damy przesuń o na przykład 10 kroków oraz zrobimy tą rozetkę z 8 kątów. Czyli powtarzaj 8 razy. I spróbujemy jeszcze raz z tym, że teraz ilość figur damy na 20. A kierunek na 0. Tak? Albo na 90. Tak? Duszek rysował nam po prostu w prawą stronę. Spróbujmy jeszcze raz. Rysuje nam takie duże sześciokąty. Przepraszam, ośmiokąty. I to jest kolejny typ rozetki. Czyli rozetka taka w linii ułożona. Jest to też specyficzna rozetka. I mamy trzeci typ rozetek, czyli po prostu pojedyncze figury. Na przykład narysujemy sobie stukąt, który będzie już bardzo w przybliżeniu bardzo podobny do koła. Damy mu bok 10. Będziemy powtarzali to tylko 100 razy, bo to będzie tylko jedna figura. Więc możemy usunąć tutaj ten blok. No i teraz sprawdźmy, jak to narysuje. Wyszedł nam trochę poza, dlatego skrzywiło się to koło, ale spróbujemy jeszcze raz z troszeczkę mniejszymi wartościami, na przykład 5 kroków. Teraz zmieścił nam się już i narysował nam stukąt, który dla oczu jest po prostu kołem, bardzo przypomina koło i po prostu można go uznać za koło. Jest tak podobny kołu, że ktoś, kto przyjdzie i zobaczy je, powie, że to jest koło, a nie stukąt. Na koniec zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji, lajka i komentarza. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka i cześć!